Cześć, tu DJ Fanatics. Jesteśmy w Warszawie na 5. Gorilla Cup. Z nami dwie czołowe postacie Akademii Gorilla, czyli Marcin Polczyk i Robert Henek. Może zacznijmy od organizatora. Powiedz, jak frekwencja dzisiaj? Jesteś zadowolony z niej? No, ciężko nie być zadowolonym, ponieważ w zeszłym roku mieliśmy 100 osób. Jak zaczęliśmy teraz zapisy na Gorilla Cup, w pierwszym dniu miałem bardzo poważne wątpliwości, co z tego będzie, no ale finalnie mamy prawie 200, także no, wydaje mi się, że jak na zawody wewnętrzne, to jest to wynik całkiem przyzwoity. Właściwie kiedyś były to zawody stricte zamknięte dla Akademii Gorilla, teraz otwieracie się również na nowych zawodników. Powiedz mi, jaka idea dalsza? Znaczy, zawody nadal są de facto zamknięte. Jeżeli kogoś zapraszamy, to są to jakieś, powiedzmy, tam kontakty koleżeńskie, tak jak, nie wiem, Michał Kałużyński z Łodzi, czy Dawid Kędziora z Stargardu, tak, także to są, to powiedzmy, jakieś bardziej jakieś tam koleżeńskie układy, też żeby jakoś tam urozmaicić, tak, ponieważ, no wiadomo, nie po to organizujemy, żeby bili się tylko i wyłącznie między sobą, chcielibyśmy, żeby... Tomasz Andrzejewski, 10 minut na weryfikację. Pomiędzy innymi klubami, no i tak to jest. Jakie dalsze plany? No, kurczę, no ta frekwencja się tak rozwija, że chyba będziemy musieli... Najpierw wyszliśmy z naszego klubu, teraz wynajmujemy AWF, następnym razem myślimy już poważnie o czymś większym. No i fajnie nam idzie zdobywanie sponsorów, fajnie nam idzie z frekwencją, z organizacją, w związku z czym no być może następne już będą otwarte. Co do sponsorów, należy pochwalić tutaj Twoje działania odnośnie nagród dla zwycięzców. Wiemy, że świetne nagrody rzeczowe oraz spora pula pieniężna jak na polskie warunki. Powiedz, jak tego dokonałeś? Znaczy przede wszystkim... Nie zależy mi absolutnie, żebym ja z tego turnieju cokolwiek zarabiał, także jakby podstawowa idea jest taka, że wpisowe jest bardzo, bardzo niskie, bo to jest tam 30 zł, 35 i wszystkie te pieniądze one krążą, także to jest tylko wynajęcie sali, cała reszta idzie na nagrody, oczywiście, nie wiem, jakieś medycy i tak dalej, no ale fajnie też, bo jeżeli robimy to między sobą, no to wiadomo, że Robert sędziuje, tak, Jędrek sędziuje, jakby część kosztów nam odpada, no i sponsorzy jakby... chętnie współpracują z nami i to też jest na pewno bardzo fajna rzecz, daje duże możliwości, tak? No i tak naprawdę to jest, cały ten turniej jest robiony dla zawodników Akademia Gorilla, dla Goryli i jakby po to, żeby im podziękować za to, że są, po to, żeby jakby jakoś scalić nas razem ze sobą. W związku z tym, jeżeli to się robi pro publico bono, to nagle się okazuje, że tych środków jest dużo, dużo więcej. Inicjatywa jest fajna, atmosfera się robi fajna, w związku z tym też łatwo, znaczy łatwo, nigdy nie jest łatwo, ale łatwiej jest pozyskać sponsorów. Trzymamy kciuki za dalszy rozwój. A propos rozwoju i rodziny Goryli, wiemy, że otworzyliście się teraz w Płocku, czyli kolejne punkty Akademii Gorilla pojawiają się na mapie Polski. Jakie dalsze plany odnośnie tych akademii? Znaczy, no bardzo się cieszymy, że dołączył Płock, bo to jest duże miasto, jakby jesteśmy tam jedynym przedstawicielem jiu-jitsu, mimo że Płock chyba możemy nazwać jakimś takim miastem bardzo ze sportu walki znanym, natomiast jako jiu-jitsu, tak jak powiedziałem, jesteśmy tam chyba jedyni. Natomiast no, naszą ideą nigdy nie było zdobywanie tych chwili ponad jakoś tam, to nie za wszelką cenę, tak? Jakby fajnie, że ktoś tam do nas dołączył. Natomiast, no tak jak powiedziałem, nie mamy jakiegoś planu podboju Polski czy coś w tym rodzaju. Raczej stawiamy na jakość niż na ilość, jakby ludzie... No może trochę. Nie, no jakby chciałbym, żeby ludzie, którzy do nas dołączają, reprezentowali jakiś tam podobny poziom tych wibracji, tak? Jakiejś atmosfery. Są ludzie, z którymi się dogaduję, jak już kiedyś tam wspominałem. Przede wszystkim jakby każdy szef filii to jest prywatnie mój kolega jakiś tam. Lepszy, znaczy mamy lepszy kontakt, mocniejszy, tak jak z Robertem na przykład, gdzie tam widujemy się praktycznie raz w miesiącu, mimo że troszeczkę nas tam kilometrów dzieli. No i jakby dzięki temu ta atmosfera i te relacje między nami są naprawdę takie zdrowe, fajne i no świetnie to rokuje, jakby tak, to jest jakiś tam monolit dzięki temu Akademia Gorilla. To może o kolejnej imprezie spod znaku Gorilli, czyli Winter Campie, już niedługo przed nami, gdybyś mógł powiedzieć zainteresowanym, gdzie dokładnie, kiedy i w jaki sposób się zapisać, ile jeszcze są miejsca. No jakieś tam pojedyncze miejsca są, no ale wiadomo, że te obozy tam majówka, zima, no to są takie mało liczne, tam jest, także to nie jest to, co nasz obóz letni, gdzie zazwyczaj tam jest kilka, no zazwyczaj te koło stówki osób jest, tak, natomiast tutaj no robimy to troszeczkę bardziej kameralnie, no ale w dalszym ciągu, no mamy tam 4 mistrzów Polski w czarnych pasach, w sumie 8 czarnych pasów z nami jedzie, także na pewno będzie fajnie poćwiczyć. Jedziemy gdzieś tam pod Rzeszów, natomiast no miejsce determinuje tak naprawdę wielka sala i dobre jedzenie, co tak naprawdę nie jest takie oczywiste, jeżeli chodzi o... Na MTB wchodzą Paweł Giza. No, jak powiedziałem, przede wszystkim te wyjazdy są takie wyjazdy koleżeńsko-sportowe, no ale zawsze dbamy o to, żeby jednak ten poziom był w miarę wysoki, czego jakby tutaj dowodem jest no chociażby lista gości. Tak. Dobra, to na koniec od organizatora jakieś szczególne podziękowania?
Podziękowania. No przede wszystkim jakby no ja jestem z jednej strony jestem jedynym organizatorem, ale z drugiej strony, tak jak powiedziałem, to jest działaliśmy tutaj społecznie, tak jakby tysiące osób mi pomagało za każdym razem, jak mówiłem, potrzebuję tego, potrzebuję tamtego, zaraz się ktoś zgłaszał, jakby salę ogarnęliśmy, bo przygotowanie jej też trwało, ale kiedy przychodzi 30 osób i każdy jakby pracuje nad tym, no to... Pan Stachel i pan Pułka... Siła, tak, także jeżeli fajnie współpracujemy, jeżeli każdy każdemu pomaga i tak dalej, to jesteśmy w stanie naprawdę ruszać góry i jakby no ten turniej jest tego jakby dowodem, także bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyłożyli do tego naprawdę chociażby najmniejszą cegiełkę, no bo razem budujemy jakiś tam mur. Nie? No i oczywiście sponsorom, ponieważ no to podwyższyło jakby poziom jakby tego turnieju, tak. I oczywiście BJJ Fanatics. Oczywiście, no to też jest bardzo fajna sprawa, że jakby no z Poznania przyjechaliście tylko po to, żeby jakby zobaczyć jak tutaj, jak to wygląda, naprawdę winszuję. Na pewno wrócimy, powiedz mi tylko kiedy będzie... Jäger, Kotas, przygotowują się. Kiedy będziemy mogli mieć możliwość powrotu? No następne zawody planujemy we wrześniu i to będzie tak zwanym no, już dużym uderzeniem, że tak powiem. I na pewno obozy zapraszamy. No poza tym kurczę, wszyscy są zawsze mile widziani w Akademia Gorilla na jakieś sparingi i tak dalej, także zapraszamy. Dziękuję Ci w takim razie bardzo. Przechodzimy teraz do drugiej gwiazdy naszego popołudnia, czyli Roberta Henka. Robercie, sędziujesz już kolejne zawody z rzędu. Powiedz mi, czy to jakaś zmiana profesji? Znaczy, to może za dużo powiedziane. Generalnie po prostu jakby doszedłem do wniosku, że też jakby jako trener dobrze znać dobrze przepisy i też sam dopiero teraz widzę, będąc w tej roli, jak wiele gdzieś tam niuansów się pojawia. Czasami też jakieś takie małe buble, mam nadzieję, że nikt mnie za to nie powiesi. Jeszcze nikt mi się w nocy nie śnił przez to, że kogoś skrzywdziłem, także mam nadzieję, że nie jest źle. No w zeszłym tygodniu sędziowałem w Dzierżoniowie, tam też były mniejsze zawody, więc jechałem jakby tam z moimi podopiecznymi przede wszystkim, jakby jadąc już też tam, chciałem też coś zrobić. I jako trener, tak mówię, i też jako sędzia gdzieś tam też się do tego przyczynić. No i mówię, no a też jakby to wszystko wpływa na jakby moją wiedzę na temat jiu-jitsu, także to też jakieś tam uzupełnienie tego wszystkiego. Także nie kończę kariery zawodniczej, żeby zostać sędzią, broń Boże. W takim razie powiedz nam, kiedy powrót na maty jako zawodnik? To znaczy, szczerze powiedziawszy, no na pewno będę celować już w jakieś tam największe turnieje w Polsce, w kimonach, czyli no na pewno tam, nie wiem, w kwietniu prawdopodobnie z Newazy będzie turniej. No i mam taki ambitny plan, nie wiem jak to wyjdzie, żeby zejść do 7-7, ale na razie potem jak Marcin podrzuca tutaj pizzę, to chyba to jest, nie wiem jak to wyjdzie, ale także zobaczymy. Na pewno Puchar Polski w kimonach. Na tace. Także na pewno te Puchar Polski w Koninie, Newaza. Zastanawiam się jeszcze za 2 tygodnie, żeby wpaść do Lubenia na nogi, bo dawno nie startowałem, a gdzieś tam chodzi mi gdzieś tam z tyłu głowy, żeby też sobie spróbować w tej formule. Gdzie też tam zacząłem od jakiegoś czasu troszeczkę się wkulać w SG, tak? To nie jest jakieś tam super przygotowanie, ale generalnie zaczynam powoli kumać, o co w tym chodzi z powrotem, okej? Okay? Gdzie kiedyś w ogóle się nie kulałem bez kimo, tak teraz coś tam zacząłem robić. No i mam też jakiś tam plan, żeby gdzieś za granicą wystartować, jeszcze nie wiem gdzie co i jak. Ale będę w coś tam celował. No muszę Marcina też namówić, żeby pojechał ze mną, to na pewno będzie raźniej, plan będzie do zrealizowania. Mówiłeś, wspominałeś o swoich zawodnikach, więc może powiesz nam, czy czekają nas jakieś perły z Rybnika? Same perły. To znaczy, no w każdej kategorii gdzieś tam mam solidnych jakby zawodników. No tu na poziomie tam niebieskich pasów właśnie walczy jeden mój i tam akurat daje radę. Jaki najbardziej, myślę, perspektywiczny chłopak Barteczko w niebieskich pasach. No generalnie w każdej kategorii zawsze to obstawia mi Oliwier, zawsze solidnie startuje i Szymon Krupa. No nie chciałbym nikogo tam nadzwyczajnie wyróżniać, ale generalnie karę tam na swoim poziomie, myślę, że już poziom dobry prezentuje, tak? Mam tam już generalnie w klubie, no nie wiem, chyba 7-8 purpur, 2 brązowe pasy, może też ich kiedyś namówię na starty, bo mogliby powalczyć, ale jakoś tak gdzieś unikają jakiejś tej konfrontacji. No całą rzeszę niebieskich pasów, także no spoko, działamy cały czas. Dobrze, może na koniec spotkaliśmy ostatnio jedną z Twoich fanek i wspominała tutaj cytat Karolina H. Pozdrawiamy. Kojarzę. Wspominała tutaj cytat Robert Henek jest najlepszy. Powiedz, jak możesz się odnieść, czy to była ustawka? Powiedz może jakaś odpowiedź. Ciężko mi zaprzeczyć tak naprawdę. Wszystko takie podejrzenie. Dokładnie, to jest... Wszystko wyszło naturalnie, tak? Ja jej do niczego nie zmuszałem. Także pozdrawiam Rudą. Fantastycznie, w takim razie dziękujemy Wam bardzo za krótką rozmowę. Trzymamy kciuki oczywiście za Wasze dalsze plany. No i do zobaczenia niedługo w takim razie. Do zobaczenia. Dzięki. Cześć. Cześć.
punch has the speed of 60 meters per second. The strongest dog bite is 400 kilograms, just like the gravitational force of my throw. A nerve impulse travels at 400 kilometers per hour. Our reaction time is a fraction of a second. Adrenaline increases performance by 110%. A hurricane has the speed of 36 meters per second. I punch 300 times a minute. An explosion has the force of 60 megaton. A hard knockout is one precise blow. But our biggest strength is confidence and character.